ten festiwal, nad nim unosi się osoba, duch, dokonania i dzieło Jerzego Pilcha, jednego z najwybitniejszych pisarzy, polskich prozaików, kto wie, czy nie największego stylisty polskiego języka literackiego po II wojnie światowej. Przez 3 dni w Wiśle, od 3 do 5 czerwca, czeka nas dokładnie 45 spotkań literackich na 3 scenach, które zostaną usytuowane w centrum miejscowości. To będzie scena na placu Hoffa, to będzie scena w bibliotece, nieco bardziej kameralna, ale spełniająca też bardzo ważną funkcję, i to będzie scena nowa, której w zeszłym roku, podczas poprzedniej edycji, nie mieliśmy jeszcze. To będzie scena nad wodą. Kolejny festiwal, ten, który właśnie chcemy organizować, i mam nadzieję, że który wchodzi już w taką cykliczną fazę jego organizacji, i co roku rzeczywiście już te fundamenty, które udało się w ubiegłym roku postawić, będą już takimi coraz bardziej stabilnymi. Jeśli popatrzymy na program, to wydarzenia zaczynają się od 7 rano. Od spacerów, to wtedy na przykład można wziąć udział w spaceru ornitologicznym, a kończą się gdzieś o 1 w nocy, więc właściwie bez przerwy będzie słowo. Uciekając się do metaforyki technicznej, literatura jest najbardziej rozwiniętą technologią języka. I poprzez mowę my stajemy się istotami społecznymi, przekonujemy, dyskutujemy, nawiązujemy sojusze, podejmujemy takie przedsięwzięcia. Właśnie dzięki mowie. Chcemy, żeby ten festiwal był bardzo śląski, był bardzo śląski w wymowie, tak na co dzień. Dlatego bardzo się cieszymy, że i Uniwersytet Śląski jest z nami, i Biblioteka Śląska jest z nami. Są dwie instytucje, które z jednej strony dają nam dużo sił, dużo pomysłów po tych dyskusjach programowych też które i z rektorem Uniwersytetu Śląskiego, i z dyrektorem Biblioteki Śląskiej przebyliśmy. No, ten program staje się pełniejszy i taki, że myślę, że możemy powiedzieć, że tak, że to jest impreza województwa śląskiego. To jest impreza, która jest gdzieś na rubieżach, w dalekiej Wiśle, na Śląsku Cieszyńskim, a jednak jest taka, że równie dobrze mogłaby być w Katowicach czy gdziekolwiek indziej. Dzisiaj właśnie weszliśmy do książki, a właściwie do domu Jerzego Pilcha. Festiwal Słowa jest poświęcony nie tylko twórczości Jerzego Pilcha, ale różnym ideom, dialogowi, słowu. A obecność Biblioteki Śląskiej wyjątkowa i specjalna, myślę, dlatego że książki wychodzą na deptak w Wiśle, książki rozmawiają z autorami, z przechodniami, z turystami. Biblioteka wychodzi do Wisły, wychodzi jakby już trochę na wakacje, ale też z literaturą i z pięknym słowem. Chcielibyśmy, żeby w tych czasach, kiedy tak trudno dobre słowa, ten festiwal no właśnie pokazał, że możliwy jest dialog, rozmowa, że możliwy jest pokój, że możliwe jest wspólne myślenie, i to wszystko na festiwalu Granatowe Góry, festiwalu Słowa, który organizujemy wspólnie z miastem Wisłą oraz Uniwersytetem Śląskim.